Piotr Bukowski, bardzo proszę na to poprawek, z tym, że informuję, że dwie poprawki pana radnego Wojtowicza zostały wycofane. Proszę Państwa, proszę o uwagę, pan radny. Do druku nr 960 i zgadzania z tą informacją, którą... Tak, w tym momencie tutaj chyba nie ma. Wpłynęły 4 poprawki radnych i została wprowadzona autopoprawka prezydenta na sekretarza. Tak. Tak jest. Następnie, jeśli chodzi o autopoprawkę. Wprowadziliśmy z imieniem pana prezydenta autopoprawkę, gdyż takie zasady normowania wynikają z obowiązujących przepisów. Rada Miasta Krakowa ma podjąć tam uchwałę w październiku bieżącego roku, zatem zgodnie z przepisami ustawy zmieniającej ustawę Kodeks Wyborczy i przepisy wprowadzające ustawę Kodeks Wyborczy, Rada Miasta powinna wziąć pod uwagę dane ewidencyjne i rejestrowe, o czym mówiliśmy na poprzedniej sesji pierwszego czytania. Według danych na koniec kwartału poprzedzającego miesiąc, w jest podejmowana uchwała. Czyli w naszym przypadku jest to ostatni dzień września bieżącego roku. Są też autopoprawka, która koryguje dane ewidencyjne według właśnie końca kwartału na 30 bieżącego roku. Dodatkowo przyjęto przy okazji w związku z zdrażanymi przez Państwa radnych opiniami tego strony na posiedzeniach Komisji Głównej i sesji Rady Miasta Krakowa zdecydowaliśmy się, żeby wykreślić zapis z tytułu załączników, który mówił w pierwotnej wersji o tym, iż ten podział, ustalany podział jest ustalany na planowane wybory w 2014 roku. Tak jak w uzasadnieniu Państwo możecie przeczytać, ten zapis jest niejako związany z zobowiązaniami, które wyznaczył sędzia Jaworski jako przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Jest on nieobligatoryjny, stąd sprawdzić takie wątpliwości interpretacyjne u Państwa radnych, które zdecydowaliśmy się go wykreślić, stąd też również ten aspekt znalazł się w autopoprawce. Dodatkowo również biorąc pod uwagę wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej zdecydowało się wprowadzić dodatkowy paragraf do projektu uchwały mówiący o możliwości wniesienia skargi na rozstrzygnięcie, które podejmie Rada Miasta Krakowa. To jest związane z brzmieniem artykułu 420 paragraf 1 uchwały Kodeksu Wyborczego. Tyle jeśli chodzi o autopoprawkę. Jeśli chodzi o pozostałe funkcjonujące, że się wyraża, aktywne poprawki Rady Miasta Krakowa. Pan Stanisław Racho złożył 3 poprawki. Czyli pierwsza, druga jest wycofana, uaktualnia, a druga została poprawka numer 3. Czyli w takim razie zostały 2 poprawki złożone przez Państwa radnych. Poprawka według pierwotnej numeracji, poprawka numer 3 pana Stanisława Rachała i poprawka pana Dominika Jaśkowca. Poprawka pana Stanisława Rachała tak naprawdę wprowadza podział, który bazuje, sposób podziału miasta Krakowa na okręgi wyborcze, który bazuje na podziale podjętym przez Radę Miasta Krakowa w 2010 roku. Taka możliwość istnieje i Kodeks Wyborczy dopuszcza tego rodzaju ustanowienie podziału. Jeżeli oczywiście jest to zgodne ze szczególnymi uwarunkowaniami ustawowymi, sprawdziliśmy wszystkie wyliczenia, normy przedstawicielskie, odpowiednie przeliczenia automatyczne. Także tutaj w ramach opinii prezydenta miasta Krakowa została przedstawiona informacja o zgodności z obowiązującym porządkiem prawnym treści brzmienia poprawki pana Stanisława. Jeśli chodzi o poprawkę pana Dominika Jaśkowca, tu jest inna sytuacja. Pan radny określił w sposób indywidualny odrębny w stosunku do poprawki pana Zabłoga Chwała i autopoprawki prezydenta podział miasta na okręgi wyborcze. Ten podział został zweryfikowany również w zakresie funkcjonujących uwarunkowań kodeksowych. Również na pana Dominika prezydenta miasta do tej poprawki zostało stwierdzone, iż jest ona zgodna z przepisami odpowiednimi prawa. Jeszcze mały komentarz z
skąd taka formuła opinii, że jest to opinia pozytywna i jest zgodność z obowiązującymi przepisami. Że nie powodować z tego rodzaju dysonansu informacyjnego w stosunku do takiego stanu faktycznego, że prezydent stawiał do pracy, wnioskuje do państwa radnych o dokonanie swojego, sformułowanie podziału na stan, a jednocześnie opinii pozytywnie jest zupełnie inny podział, mogłoby to, jak mówię, powodować pewne rozbieżności interpretacyjne u osób, które się zapoznają z tego rodzaju dokumentami, a przypominam, że te dokumenty są upubliczniane w biuletynie informacji publicznej. Są też taka formuła, iż te poprawki są zgodne z przepisami prawa i mogą w ocenie prezydenta i jego służb mogą zostać poddane głosowaniu na Radę Miasta. Dziękuję. Dziękuję. A zatem, proszę Państwa, pozostały tak. Po pierwsze, mamy tą poprawkę oczywiście, która została przedstawiona przez wnioskodawcę i mamy dwie poprawki. Poprawkę numer 3, która pozostała pana radnego Rafała i poprawkę pana radnego Jaśkowca. Czy do poprawek są jakieś uwagi, dyskusja? Proszę uczynić. Pan radny. Zdziwiony, może to najdelikatniejsze, kiedy radni jednej kadencji majstrują przy okręgu. Czyli krótko mówiąc, kiedy idziemy do wyborów, w tym wypadku 2010, otrzymujemy mandat, że tak powiem, wyborczy i właściwie deklarujemy mieszkańcom, że będziemy jakby współpracować z nimi w tematach oczywiście samorządu i spraw obywatelskich w danym okręgu, radni tej danej kadencji, w tym wypadku tej kadencji, po prostu sobie indywidualnie wymyślają jakieś koncepcje i te koncepcje, że tak powiem, starają się w wyniku po prostu głosowania jakby uprawomocnić. I wydaje mi się, że jest to zła droga. W samorządzie powinna być stabilność. Tak jak mówimy, że dzielnicy nie należy ruszać i Państwo to wszyscy powiedzieli, prawda? Nie można zmieniać jeszcze dzielnic, jest 18, tak jak ustalili, trzeba, jest potrzebny czas, żeby sprawdzić, czy te dzielnice funkcjonują. Tak samo moje rozumowanie jest takie, no to nie jest obojętne, jak na kołowi, czy będzie takie okręgi będą, czy takie, czy się ktoś to przeliczył politycznie, że może to będzie większy sukces i dlatego jest taka różna propozycja. Natomiast wydaje mi się, że w ramach Rady Miasta Krakowa nie powinniśmy majstrować co 4 lata i zmieniać okręgi. Państwo pamiętacie, że 2010 złożyłem te stosowne poprawki i zostały oczywiście przegłosowane w trybie takim awaryjnym. Na przykład kwestionowałem, dlaczego dzielnica Śródmaństwo łączona, podzielona rzeką Wisły, prawda? Ja nie chcę przypomnieć, aby Państwo tutaj tłumaczyli, prawda, że tak może być i tak dalej. Więc reasumując, wydaje mi się, że dla powagi nas radnych tutaj w tej sali i wcale nie mówię, że my mamy być podobnie radnymi, bo o tym zadecydują wyborcy, nie powinniśmy majstrować co 4 lata po prostu zmieniając okręgi. Po pierwsze, że to jest nie w porządku do tych, którzy nas wybrali, ponieważ jeżeli dzisiaj powiemy, że jesteśmy w nowym układzie, to każdy radny będzie sobie starał pracować, jeżeli chce oczywiście kandydować, w nowym układzie, czyli zdradza tych mieszkańców, o których się zobowiązał w danym okręgu, że będzie po prostu dla nich pracował przez całą kadencję. Reasumując, ja jednak proszę Państwa, abyśmy się zastanowili, znaczy ja moją poprawkę oczywiście zgłosiłem i bardzo ją popieram, uważam, że ona jest w tym kierunku, że nie destabilizujemy co 4 lata i wprowadzając nowy okręg. Dlatego ja proszę Państwa, aby Państwo zagłosowali za pozostawieniem. Oczywiście można zrobić nową wersję, ale proponuję, żebyśmy zrobili nową wersję w tej kadencji, ale przenieśli na kolejną, czyli na 2014, kiedy jest to wszystko w porządku. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Rafałowi. Czy jeszcze ktoś z Państwa, proszę uprzejmie, pan radny Wojtowicz, potem radny Witał, proszę bardzo. Mam pytanie do pana dyrektora, ale to
też zapytam pana sekretarza, że miast dzisiaj jest tych zasad dla sali obrad. Wielokrotnie przez te dwa lata otrzymywaliśmy informacje, chyba na tym razie pan sekretarz, którego bardzo cenię i cenię jako odpowiedzi i dużą wiedzę, informował nas, że w uchwałach Rady Miasta Krakowa nie powinniśmy przytaczać zapisów ustawowych. Podajemy ustawę, z której to wynika, na podstawie której są zapisy robione, natomiast nie podajemy tych zapisów w uchwale. I moje pytanie po paragrafie drugim autopoprawki, którą przygotował pan dyrektor, no jest zapis wynikający z ustawy. Chciałem się zapytać, dlaczego akurat w tym jednym przypadku jest taka możliwość, a my jako radni robią mnie na ciężko, jak powiem, opinię wyrażam tutaj pytanie, że taki zapisów nie powinniśmy stworzyć. Ustawy, coś się zmieniło w przepisach, dlatego na podawane takie ustaw, czy to jest wyjątek, czy są te kasa podpisać, po prostu chciałbym, żeby wyjaśnić, czy to jest jakiś szczególny przypadek tego, że cytujemy akurat jedną część z tej ustawy. To mnie bardzo denerwuje. A chciałem troszeczkę nawiązać do powiedzi mojego pierwszego Stanisława. Ja jestem nowy na tym, ale chcę przypominać, że właściwie w każdej kadencji trochę mi się zmieniały. Ja też mogę sobie przypomnieć, kiedy to one zainspekcjonowały. Chciałbym, żeby tak było. No, a jeśli chodzi o radnych, to wydaje mi się, że jesteśmy reprezentantami całego miasta, a nie poszczególnych dzielnic, więc tam z dzielnica każdego na szczęście nie. I mam nadzieję także, że pamiętając o tych wyborach ostatnich, zmiany na przykład wyborów do dzielnic będą zborami dla miasta, bo dodacie była zmiana, która po raz pierwszy w ostatniej kadencji powstanie. Dziękuję bardzo radnemu Wojtowiczowi. Bardzo proszę, jeszcze pan radny Nikdar, jeszcze ktoś z państwa, proszę. Gdybyśmy wyczerpali kolejny proces, ale ja będę poważni. Ja również chciałem się odnieść w ten sposób podobnie do rodzaja pana Rafała, że być może zbyt częsta zmiana, właśnie to, co powiedział mój przewodnicza, zbyt częsta zmiana tych kręgów wyborczych, zmiana granic okresu wyborczych, nie przyczynia się do zaufania właśnie wyborców i mieszkańców. No, proszę państwa, no ja zaczynam dodać, że w poprawce pana radnego Jaskowca zostają zmienione dwa okręgi w sposób totalny i całkowity. To znaczy, bym powiedział tak, że wspólne interesy mieszkańców dzielnicy 9, 10, 11, takie jak dotychczas były, są dla mnie dość oczywiste. Natomiast trudno znaleźć wspólne, więc oczywiście to jest populizm, że jesteśmy razem przez tych mieszkańców. Nie wiem, dlaczego to się robi. Pewne zmiany polityczne przyjmuje się po prostu wynika się. Każdy liczy według swojego uznania, natomiast chciałbym, żeby jednak mieszkańcy mieli poczucie, że ta Rada Miasta nie tylko działa politycznie, ale przede wszystkim w interesie lokalnych grup społecznych. I łączenie interesów skrajnych obrzeży z interesami dzielnic centralnych jest po prostu daleko od tej problemu, który się wyłącza. Ja jestem na tym pierwszej kadencji i wybrany zostałem w dzielnicy 9, 10, 11. I dzisiaj rzeczywiście będzie wielki problem, jeżeli stanę do wyborów, jeżeli stanę oczywiście, i będę się zastanawiał, jak ja mam zmienić porozumienie z tymi mieszkańcami, z tą sprawą. Bardzo państwa proszę o utrzymanie jednak co najmniej tych poprzednich okręgów, aby pokazać pewną stabilizację, poczucie jakiegoś takiego normalnego. Dziękuję bardzo panu Michałowi. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jeszcze pan do mnie jest, to wiesz, zapraszam. Szanowni państwo, krótko przy sprawozdaniu czemu wnosić jeszcze niezbyt ważne, aby te okręgi były przygotowane według granic geograficznych, granic urbanistycznych, bardzo ważnych i granic kulturowych. Moja poprawka ma na celu przywrócenie udziału miasta Krakowa na okręgu wyborczego Rady Miasta Krakowa z tymi zasadami. Jak wiemy, i podwórze, i Krakowodrze, i Krakowodrze, to te rejony naszego miasta, które mają pewne odległości kulturowe, pewne odległości historyczne, również i nowe zachowania geograficzne, między innymi przekraczanie okręgu, przycinanie okręgu przez rzekę. Wydaje się, że ta poprawka
czy jeszcze ktoś z Państwa Rady? Proszę bardzo, Pani Radna Mandoczek. Dziękuję. Proszę Państwa, głosujemy poprawkę Pana Radnego Dominika Jaśkowca. Kto poprze przygotowanie urządzenia głosowania nad tą poprawką? I głosujemy. Kto jest za przyjęciem poprawki Pana Dominika Jaśkowca? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo byli za głosowaniem? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wybór. 26 za, 13 przeciw, 0 wstrzymujących, nie brało udziału w głosowaniu jedna osoba, a zatem poprawka została przyjęta. Proszę Państwa, przechodzimy zatem do głosowania całej uchwały wraz z poprawką, która uzyskała większość, i poprawką Pana Radnego. Tak, jeszcze wydruk, proszę bardzo. Wydruk tego głosowania z poprawką Pana Dominika Jaśkowca. Tak, tak, oczywiście, ale na razie wydruk, proszę jeszcze. O, proszę.
Podjęliśmy, proszę Państwa, zatem przystępujemy do głosowania uchwały według druku nr 960 wraz z autopoprawką oraz przegłosowaną poprawką pana Dominika Jaśkowca. Proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 27 za, 13 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 zabierających udziału w głosowaniu. Zatem stwierdzam, że uchwała została. Proszę o wyrzut.